Jest godzina 5:24. Słoneczko sobie ładnie wschodzi. Większość osób pewnie jeszcze śpi, a ja idę na rower. Mam zamiar dzisiaj zrobić 200 km. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to to, jak przejechać bardzo długi dystans i się jak najmniej zmęczyć. Więc jadę i w trakcie postaram się sprzedać parę porad, aby może w przyszłości Wam jakoś pomóc. Od razu dodam, że dzisiaj jazda szosowa na nowych kółeczkach, ale może o nich coś tam wspomnę, jak w ogóle coś ruszę, bo na razie przebieg ich jest zerowy. Tak w ogóle od rana dzisiaj mała wpadka, bo planowałem wyruszyć dokładnie o 5, ale coś źle nastawiłem zegarek na 4:55, więc miałem 5 minut, aby wyruszyć, ale obudziłem się sam z siebie przed budzikiem. 4:25, sam z siebie wstałem. Godzinka, żeby się na spokojnie wyszykować i wyruszyć. Dzisiaj pogoda taka spokojna, pewnie będzie ciepło. Wiaterek delikatny jest, ale nie za duży. Podobną trasę już kiedyś jechałem ze 2 lata temu, ale stwierdziłem, że było trochę inaczej, to jadę ją w przeciwną stronę. Dobra, może już tak korzystając i nie owijając w bawełnę, to co zrobić, aby przejechać długi dystans i się jak najmniej zmęczyć. No i tutaj od razu muszę Wam powiedzieć, że bardzo ważny jest czas, jaki spędzimy na rowerze. Dużo osób popełnia błąd, że patrzy na kilometry, a nie na czas. Tak naprawdę w jeżdżeniu na rowerze czy w kolarstwie najważniejszy jest czas, jaki spędzamy na rowerze. Bo w zależności od poziomu wytrenowania oraz posiadanego roweru czy też osprzętu, ten czas może się różnić. Przykładowo, jeden będzie miał rower szosowy, podstawowy i przy tej samej mocy będzie kręcił średnią 28, drugi będzie kręcił średnią 32. Inny będzie miał rower gravelowy, będzie powiedzmy jechał po asfalcie, będzie miał średnią 25, czyli średnia 30 to jest jakieś około 6,5 godziny, średnia 25 to już jest 8 godzin. Załóżmy, że ktoś będzie jechał MTB-kiem 20 na godzinę, to już będzie 10 godzin, a ktoś inny będzie jechał trekkingiem ze średnią 15, no i to już będzie chyba jakieś tam 12 godzin. Więc ten czas znacząco może się różnić w zależności od tego, jaki rower posiadamy, jaką nogą dysponujemy w danym momencie i jakim osprzętem, bo osprzęt też troszeczkę wpływa na szybkość jeżdżenia. Dobra, mamy ustalone, że jeżdżąc na rowerze bardzo ważny jest czas, bo nawet w peletonie jadąc średnim tempem możemy 200 km przejechać ze średnią prędkością 40 km na godzinę i zajmie nam to 5 godzin, a możemy jechać trekkingiem i może nam to zająć pół dnia, czyli około tam 12 godzin samej jazdy, plus oczywiście przerwy. Ja z reguły staram się robić przerw jak najmniej, głównie tylko po to, żeby uzupełnić zapas. Co do zapasów, zaraz przyjdziemy, ale druga sprawa, żeby przejechać długi dystans i być jak najmniej zmęczonym, to musimy być jak najmniej zmęczonym. Bardzo prosta zasada, czyli po prostu przed dłuższym dystansem nie robimy ciężkich treningów, jazd. Najlepiej czasami nawet sobie odpuścić rower na dzień, dwa, po to, aby mieć jak najwięcej sił, bo jeżeli wsiądziemy na rower i będziemy już zmęczeni, to jak mamy po nim wrócić wypoczęci? To tak nie działa. Są tak zwane jazdy regeneracyjne, ale jest to godzinka, półtorej w bardzo luźnym tempie, a jednak tutaj przy dłuższym dystansie trochę tych godzinek minie. Dobra, jak już wspomniałem a propos zapasów, no to jest bardzo ważne to, co zjemy wcześniejszego dnia, a nawet 2 dni wcześniej, czyli jak uzupełnimy zasób tam glikogenu, węglowodanów. Ja na przykład wczoraj bardzo dużo, jakieś tam banany, pieczywo, no bardzo dużo jedzenia takiego, które mam nadzieję, że dostarczy mi dzisiaj bardzo dużo paliwa i od samego rana na przykład dzisiaj nic nie jadłem, czuję się nasycony i teraz tylko podczas jazdy będę spożywał banany i żele. Tu już nieraz wspominałem, co jem i jak często, no to przy takich
takich właśnie spokojnych dystansach staram się jeść co godzinę banana i co następną żela i tak na zmianę. Żele mam ostatnio dwa z Sisa. Jeden zwykły, a drugi ciut mocniejszy na tak zwane przedbombia. Jak zwykle trasa najpierw opracowana pod wiaterek, że nawet jakby był dzisiaj gorszy dzień i by mnie odcięło, no to będę miał siły, aby wrócić z wiatrem. To jest jedna z moich takich podstawowych zasad. Najpierw zawsze pod wiatr, a później powrót z wiatrem. Dobra, zaraz przejdę do omawiania sił, a przy okazji pokażę Wam, że Garmin troszeczkę nauczył się ostatnio mojego wytrenowania. I tutaj widać, że przy tym tempie, na razie co jadę w okolicach 200 W, średnie tempo gdzieś tam w granicach 120, no to stamina, szacowany dystans pokazuje mi na 258 km. Czyli jak wszystko by się zgadzało, to jeszcze zostanie troszeczkę zapasu. Jedną z ważnych kwestii też jest ekwipunek. Ważne, aby na tak długi dystans wybrać sobie ekwipunek taki, żeby był jak najmniejszy. Nie brać zbędnych rzeczy. Jak widać, ja praktycznie nic nie mam. Co najwyżej mam dętkę, pompeczkę schowaną w tylnej kieszonce. A tak to tylko bidony, lampeczki i licznik. I to jest cały mój ekwipunek. Właśnie wskakuję 50 km, niecała godzina 40, czyli średnia jakaś 30 z kawałkiem. Jak pod delikatny wiatr w delikatnym tempie, to nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie dalej. Właśnie dojeżdżam do Torunia, czyli ćwierć dystansu już za mną. Ale piękna ścieżynka, nawet rowerem czasowym można tutaj spokojnie przyjechać. Jadę starym, odnowionym mostem w Toruniu. Toruń, wiadomo, bardzo przyjazny kolarzom i rowerzystom. Zresztą te kółeczka, co na nich teraz dzisiaj jadę, teoretycznie wywodzą się z Torunia, ale chyba tylko teoretycznie, bo jak przyjechały do mnie teraz, to była informacja, że złożone w Wołominie. Więc bardzo ciekawe. Czas wspomnieć o jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie takiej zmiennej jak teren, ukształtowanie terenu. Ja akurat mieszkam w Płaskopolsce, gdzie na przykład robiąc się 200 km, jak Garmin troszkę zawyży, to może z 1000 metrów przewyższenia wyjdzie, ale bardziej gdzieś w granicach 800. I teoretycznie na takich terenach jest łatwiej pokonywać trasę, jechać sobie stałym, równym tempem, aczkolwiek minusem jest to, że trzeba cały czas kręcić. W tym roku miałem okazję pojechać na przykład Lajkonika, gdzie na prawie 200 km zrobiłem ponad 4000 metrów przewyższenia. No i zasada jest prosta. Pod górki trzeba cisnąć, z górki trzeba odpoczywać. Więc tak naprawdę tam jest około 70% do 30, czy tam 60 do 40, no w zależności pewnie od terenu,
jazdy do na przykład niepedałowania. Więc tak naprawdę przy płaskich terenach warto jechać na tak zwanym pierwszym biegu, czyli strefie rekreacyjnej, a jeżdżąc po górach, no to druga, trzecia strefa, tak aby się nie zakwaszać i na zjazdach odpoczywać. O tych strefach zaraz co nieco wspomnę. Na razie jeszcze jadę, dobiję może na razie do setki i czas będzie powoli wracać z wiatrem. Dopiero jest 63 km. Jestem w miejscowości Chełmża, skąd wywodzi się Michał Kwiatkowski, który jest kojarzony głównie z Toruniem, bo oczywiście tam bardzo dużo trenował oraz też ma swoją taką, można powiedzieć, szkółkę czy akademię Kopernikus, ale tak naprawdę Michał Kwiatkowski wywodzi się stąd, z Chełmży. Za mną jest starówka, ale jak widać są kocie łby i dzisiaj tak mam średnio czas, aby się tak kręcić, więc dalej jadę swoje. Mam już 2,5 godziny za sobą, kręci się na razie spoko, zobaczymy jak będzie dalej. Tu w ogóle od Chełmży do Wąbrzeźnia jadę nieznaną mi drogą, pierwszy raz tędy jadę, więc będę miał odkryte nowe kwadraciki, nowe miejsce. Raczej to będą jakieś boczne drogi, mam nadzieję, że w pełni utwardzone i że strawa tym razem niczym mnie nie zaskoczy. Dobra, a teraz a propos biegów, czyli tak zwanych stref tętna, stref mocy, ewentualnie odczuć, to każdy z nas ma jakiś tam poziom wytrenowania, jeden mniejszy, drugi większy, i aby jechać spokojnie, rekreacyjnie, musi jechać w tak zwanej pierwszej strefie. Aby jechać w pierwszej strefie, jeżeli ktoś ma pomiar tętna, to oczywiście tętno możemy sobie wyznaczyć, można z prostego wzoru względem wieku, czyli 220 uderzeń, odjąć wasz wiek i z tego można wyliczyć maksymalne tętno i od tego odpowiednio procentowo strefy tętna. Jak coś to piszcie w komentarzu, to może coś tam postaram się wam podpowiedzieć. Oczywiście to jest zmienne, bo generalnie z tętnem bywa tak, że tętno jest nabyte, mogą być osoby, które będą starsze, a się okażą, że będą wysokotętnowe, będą młodsze, a będą miały niskie tętno, więc z tym tak naprawdę też bywa różnie, są wyjątki od reguły. Generalnie w kolarstwie jest tak, że im mniejsze tętno, tym lepiej, bo tak naprawdę wtedy organizm nie ma aż takiego spalania. Ja to zawsze przyrównuję mniej więcej jak w aucie. Im mniejsze tętno, im mniejsza moc, tym mniejsze spalanie kalorii, glikogenu, węglowodanów, tak w skrócie mówiąc. Ale tętno oczywiście też potrafi z dnia na być różne, z roku na rok potrafi być różne, zależy od waszego wytrenowania, od waszego zmęczenia, więc lepszym miernikiem jest oczywiście pomiar mocy. Niestety pomiary mocy trochę kosztują, czasami tak dużo tańsze niż w poprzednich latach, ale najtańsze Inpika ramię do 105 można wyrwać w 1300 chyba 49 zł, z tego co pamiętam, to chyba jeden z najtańszych. Jak są jakieś tańsze, to oczywiście piszcie w komentarzu. Moc jest lepsza do trenowania, bo możecie równo jechać. Z tętnem bywa tak, że zanim wejdzie czasami na obroty, to wyjedziecie już dużo wyższą mocą niż powinniście. Więc też można moc sobie porównywać do tętna, tak jak dzisiaj zobaczymy, jakie tętno było na początku, jakie było w trakcie i zobaczymy pod koniec, czy dużo to się zmieniło. Ewentualnie, jak nie macie pomiaru mocy, jak nie macie tętna, czujnika tętna, to pozostaje wam nic innego, tylko jak jechać na własne odczucie.
I ja zawsze wtedy jadę tak, aby nogi miały lekko. Jak będą miały lekko, to będą kręciły długo. A jak długo, to czas pokaże. No. Dobra, jadę. No dobra, zobaczymy. Jak leci. A myślałem, że tylko w lesie takie rzeczy. Ale co to w ogóle było? Sarenka? Taka mała? To jest dobre pytanie. Ale ta jazda na rowerze cały czas mnie zaskakuje. Cały czas. Czy to nie jest piękne? No i był zakaz wjazdu. Wjechałem. Przejechałem. Nie wiem. Po co był ten zakaz? Tak to bym przegapił takie bliskie spotkanie z tym małym zwierzątkiem. Jak ostatnio jak objeżdżałem trasę może potencjalnego maratonu gravelowego, to mówiłem, że jakoś tak ostatnio nie tęskno mi do szosy, że jakoś tak nie ma tej chemii, ale jednak chemia wróciła. To jest to, fajnie się dzisiaj jedzie. Ładne tereny, cisza, spokój. Trasę też udało mi się naprawdę wyznaczyć elegancką. Jeżeli ktoś pyta, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak wyznaczam trasy, to z reguły robię to na Strawie. Najczęściej popularne takie traski sobie wyznaczam. Ostatnio teraz Strava potaniała i kosztuje teraz jedynie chyba 19,90 miesięcznie Strava Premium, gdzie można wyznaczać trasy, można segmenty sobie tam do Garmina, Wahoo poprzerzucać i, tym podobne, więc spoko. No, no na razie mnie miło zaskoczyła Strava, naprawdę. Fajnie, jak na szosę, no idealne. Asfalt, poezja, ruch malutki, naprawdę spoko. Ruiny kościoła gotyckiego Jana Chrzciciela. O! I patrzcie, jakiś rybak. Trochę miała być taka zebra, ale nie wyszło. Jedną też z taką zasad dla początkujących jest to, że mylne jest czasami pojęcie, że jak jest górka, to trzeba przycisnąć, aby szybciej ją pokonać. Wręcz przeciwnie. Na górce staramy się jechać w miarę spokojnie. No może, wiadomo, nie da się raczej jechać tak samo jak na płaskim, ale starajmy się zawsze jechać jak najlżej, aby nie zakwaszać organizmu. Bo to jest tak samo jak z paliwem w samochodzie. Że jak pociśniesz trochę na wyższym biegu, to szybciej ci zejdzie z baku. I tak samo jest tutaj. W kolarstwie czy też w jeżdżeniu na rowerze. Sto kilometrów powoli wpada. 3 godziny 20 minut, czyli tempo równe 30 km na godzinę. Teraz zaczyna się delikatnie z wiatrem, więc myślę, że już niższa prędkość nie będzie, chociaż teraz będzie troszeczkę więcej górek. Nie lub. I weź tu nie lub jeździć na rowerze. W tej miejscowości Wąbrzeźno. Patrzcie, jakie jeziorko zielone.
Tak już jadę prawie 4 godziny i mówię coś za cicho w tym moim liczniku, w Garminie, nic się, żadne powiadomienia nie wyświetlają i ten. A tu patrzę SMS od żony, że nie wyświetla się jej live track i patrzę, że ani z zegarka, ani z licznika, że nie ma połączenia. Nie wiem co jest. Uruchomię ponownie telefon i zobaczymy. Czasami i tak bywa. Złośliwość urządzeń. Już jak widać ładnie jest z wiaterkiem. Moje uczucia są takie, że na razie siły dopisują. Kręci się niewiele gorzej niż na samym początku, więc wszystko jest ok. Pozostało jeszcze jakieś 2,5 godziny jazdy, więc zobaczymy jaki dojadę zmęczony. Czy się faktycznie trochę zmęczę, czy się nie zmęczę. Widzę, pełno jakichś końskich much tutaj, jak niektóre upierdzieli. Może korzystając z chwili przerwy, może coś o tych kołach tak na szybko. Według moich odczuć kręcą się one znacząco lżej niż poprzednie Bontragery. Jak je przekładałem, to specjalnie ważyłem i z przodu zeszło jakieś 180 gram, z tyłu 150, czyli ponad 300. Fakt, że były też założone cięższe dętki, teraz mam założone Pirelli Road Tube, które ważą około 85 gramów. Wcześniej miałem zwykłe jakieś tam podstawowe kontynentale z tym wentylem 80. Wcześniej... O! Teraz widzę, że wszystko zaczyna się łączyć. Dobra, musiałem ponownie uruchomić telefon. Wcześniej miałem te chińskie dętki i dalej mam jedną, ale to w zapasie schowaną. A druga niestety strzeliła, więc będę chciał wam co niedługo też powiedzieć o tych dętkach i o czymś jeszcze, bo będzie osobno ten film. No koła Vinci Rapid kupiłem je sam z siebie, bo tak naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych gravelowych GRV 44 mm, więc stwierdziłem, że teraz wezmę stożek ciut niższy, czyli 45 w porównaniu do Bontragerów, koła poniżej 1500 gramów w systemie tubeless, nie hookless, tylko tubeless, co dla szosy jest absolutnie na pewno dużo większym plusem, bo można założyć jeszcze zwykłe opony dętkowe. Opony mam teraz założone Wolfpacki Racy 2 w rozmiarze 25 mm. One tutaj praktycznie, że się licują z tymi obręczami, więc trochę pewnie się rozszerzyły do jakichś 27 mm, więc kompozycja naprawdę fajna. Ładnie się opona ułożyła na tej feldze. Jakby chciał ktoś się przerobić na system tubeless, to nie ma najmniejszego problemu, bo nie trzeba dodatkowo żadnej opaski. Te obręcze nie mają otworów na nyple. Bardzo fajna sprawa jak dla mnie. Może w serwisowaniu i w składaniu trochę gorzej, trudniej, ale w użytkowaniu na pewno duży plus, bo producent podając wam wagę obręczy, podaje już kompletną wagę. Bez, wiadomo, zawsze jak ta idzie taśma, to parę tam gramów jeszcze dojdzie. No, dla tych, co lubią liczyć każdy gram. Jadę dalej. Wszystko działa. Dobra, to lecę. I jeszcze co do piast, to są te podstawowe na teoretycznie od Vinci, a szprychy są to takie specjalne wingi, które właśnie głównie Vinci je stosuje. Nie jakieś CX-Raye, tylko takie wingi specjalne. Koło przez to staje się mniej podatne na boczne podmuchy wiatru, o, z tego co kojarzę. I w uczuciach tak faktycznie jest. Nie ma tutaj znaku roweru, ale jest, że znak, że jest zamek, więc jedziemy na zamek. Dzień dobry, można wejść? Trzeba kupić bilet. Tutaj nawet, żeby wejść? Tak? Taras widokowy jeździniec kosztuje 5 zł. A, to nawet nie mam portfela przy sobie. No dobra, dziękuję. Już nieraz tutaj byłem i nigdy nie było płatne.
nie wiem, coś się pozmieniało. Ale za to są inne atrakcje. Wyjechałem z Golubia i zastanawiam się, gdzie ja w ogóle jestem. A to jest ta sama trasa, co już jechałem tędy nie raz, tylko po raz pierwszy w drugą stronę i wygląda ona kompletnie inaczej. Uwielbiam takie niespodzianki. Temperatura coraz wyższa, pokazuje już prawie 30 stopni, więc chcąc nie chcąc, człowiek będzie się coraz szybciej męczyć. km/h, bez pedałowania jak na płasko polskie, to chyba nie jest źle, co? I jest 150 km, czyli 3/4 trasy za mną. Jakoś to idzie. Zaraz czas przedstawić ostatnią, najważniejszą kwestię odnośnie takich długich dystansów. Dobra, jedną z najważniejszych oczywiście kwestii to będzie wytrenowanie. Czyli trzeba trochę godzin wyjeździć, trzeba trochę jakąś tam nogę czasami przepalić, wyjść ze strefy komfortu, porobić interwały i wtedy z czasem będzie kręciło się coraz lepiej, coraz łatwiej. Jak to się mówi, co dla jednych jest sufitem, to dla innych jest podłogą. Tak jak dla mnie przykładowo średnia 30 na w miarę płaskim terenie to nie jest nic już takiego nadzwyczajnego. A dla innych to będzie mega wyzwanie nawet w godzinnej jeździe, więc trzeba coś tam potrenować. Generalnie z mojego doświadczenia wiem, żeby jeździć długie dystansy, to nie trzeba jeździć długich dystansów. Warto, wiadomo, trochę sobie tam wytrzymałość zrobić, ale nie trzeba za każdym razem robić, nie wiem, na przykład 100 km, aby móc na przykład zrobić 200 czy 300. Można w tygodniu potrenować do 1,5 godziny. Raz na tydzień, w niedzielę, coś dłuższego, jeżeli faktycznie jest czas. A jak przyjdzie jakiś, nie wiem, tam start, maraton, to zrobić te 200 czy 300 i nie będzie problemu. Większość z was, który teraz na przykład siedzi sobie przed kanapą, ogląda vloberda i robi po 20-30 km i jest to teoretycznie dla was wyzwanie, to myślę, że po dzisiejszych radach, które powiedziałem, to bez problemu powinniście wstać i chociaż tą stówkę zrobić bez jakiegoś większego zmęczenia. Jak to, oczywiście jak to z takimi radami, jednemu pomogą, drugiemu zaszkodzą, ale mam nadzieję, że każdy z was wyciągnie z tego odpowiednie wnioski i dzięki temu będzie mógł pokonywać coraz dłuższe dystanse i coraz szybsze. Ja też od samego początku, jak wsiadłem na rower, było mi na przykład ciężko osiągnąć średnią 30, nawet na krótkiej rundzie, ale na wszystko potrzeba czasu. Czasu, trochę poświęcenia, trochę wysiłku i wszystko przyjdzie później. To nie jest tak, że sprzęt sam jeździ. Na przykład teraz te połączenie Trek Emonda plus te koła, no czuć mega różnicę w porównaniu do jakichś tam standardowych konfiguracji, ale taka konfiguracja sama nie pojedzie. Nie oszukujmy się. Nie XTR-y napędzają rowery, tylko nasza moc, jaką generujemy podczas takiego wysiłku.
jedna jeszcze z takich rad przy dłuższych dystansach, która może jakoś nieznacząco wpływa na zmęczenie, ale na pewno wpływa na jazdę, to jest głowa. Nic tak nie jedzie podczas dłuższego dystansu, ani serce, ani nogi, tylko głowa tak naprawdę. Jak głowa będzie miała chęci, to i reszta też będzie miała chęci. No i też jest taka jedna kwestia, że przy dłuższym dystansie, jak i w ogóle jeżdżąc na rowerze, jest ważna pozycja na rowerze, aby wszystko dopasować pod swoje predyspozycje i nawet taki dłuższy dystans, aby był dla Was przyjemny, bo już mam 5,5 godziny jazdy i ani tyłek nie boli, ani ręce, plecy też póki co nie za bardzo, co mnie bardzo cieszy, bo stali widzowie wiedzą, że trochę mam problemy z plecami, ale może już powoli jest lepiej. Dobra, jak jest odpowiednio dopasowany rower, to nic nie powinno boleć. Co najwyżej nogi trochę mogą boleć, nie? Bo od wysiłku, ale tak to nic nie powinno boleć. Miejscowość Lipno. Już tylko niecałe 30 km do Wrocławka. Dobra, jest godzina 12, pozostało mi 20 parę kilometrów, więc jeszcze przed 13 będę w domu i może teraz czas odpowiedzieć na pytanie, po co w ogóle ja tak trenuję, po co sprężam te poślady, żeby szybciej jeździć? Ano po to, że nie mam czasu po prostu na zwykłe, spokojne, rekreacyjne, romantyczne jeżdżenie. Bardzo bym chciał i bardzo lubię tak spokojnie sobie pojeździć, ale ja niestety nie mam na to czasu. Dystanse robię dosyć spore, ale czasu poświęcam na to mało. Generalnie w tygodniu poświęcam od 10 do 12 godzin na trenowanie tak naprawdę. A może jedną, góra, dwie takie spokojne przejażdżki, co daje mi w ostatnim czasie nawet 400 kilometrów tygodniowo, to jest dosyć spory wynik, ale czasu nie jest wcale dużo. No wie, ja nie mam czasu dzięki temu, że dzisiaj sobie wstałem troszeczkę wcześniej sam z siebie przed budzikiem, chociaż budzik miał być nastawiony na wcześniej. Zaraz będę w domu, zjem sobie obiadek z rodzinką i pojedziemy gdzieś razem wspólnie jeszcze nad jeziorko się wychillować. O, gdy inni w niedzielę sobie jeszcze smacznie śpią do godziny, powiedzmy tam 9, zanim się zbiorą, będzie godzina 10, na 13 powiedzmy będą musieli być na obiad, czy tam na 14, no to co oni tam, stówkę zrobią? Max, zależy kto jakim tempem. No, a ja dzisiaj 200 na spokojnie, bez spiny dla mnie oczywiście. A zaraz właśnie zobaczymy, czy faktycznie było tak bez spiny. To, że trenuję, to, że biorę udział w jakichś tam zawodach, maratonach, to nie po to, aby wygrywać, tylko po to, bo lubię, spodobało mi się. Lubię czasami porywalizować bez jakiegoś tam parcia na wygraną. Po prostu chcę raz na jakiś czas sprawdzić sobie nogę, zobaczyć, czy to trenowanie coś tam daje, czy nie daje. No. I tyle, ale najważniejsze mieć z tego fan i zabawę. To się nazywa bikepacking. O, ktoś buty zgubił, a ja właśnie, a propos butów, coś mnie zaczęło uwierać. Nie wiem, o co chodzi. Tu mnie zaczyna boleć. Ale nie, nic nie ma, nic nie ten. W środku w bucie też nic nie ma, nie wiem. Dziwnie jakoś, myślałem, że może skarpetka się źle ułożyła. No nie wiem, dobra. Przy takich dłuższych dystansach no czasami jest tak, że coś musi boleć, chcąc nie chcąc. Lepiej, żeby nie. Dobrze, że to już jest przy samej, że tak powiem, mecie. Już niedaleko domu, zostało tam 10 km z kawałkiem. Dobra. Zobaczymy, może się jakoś dojedzie. What?
Sławek! Witam je takim miłym zjazdem. O, coś przekłamuję. 50 na godzinę? Jadę 35. Co za oszusty. Dobra, i jest i 200 km, 6 godzin 36 minut, co daje średnią 30,3, czyli nieźle jak na 173 waty. Czyli moja taka rekreacja, 900 metrów przewyższenia, średnie tętno 122. Zaraz będę w domu, zostało mi jakieś 2 km, więc czas zastopować aktywność i trochę ją tam jeszcze podsumować. Dobra, prawie 202 km. Czas zastopować dzisiejszą aktywność. Dawaj, zapisz. 30, no. Dobra. 28 już stopni. Chyba w cieniu. Nie wiem ile. Butelek, właśnie, to jest dobre. Się Garmin zdziwi. Dobra. Nawet jak na Garmina czas odpoczynku tylko 48 godzin po takim dystansie, to nawet nie tak dużo. Przejechałem 200 km, pytanie czy się zmęczyłem. Na odczucia myślę, że tak troszkę. Wiadomo, nie jestem super wypoczęty i noga nie kręci już tak świeżo jak kręciła na samym początku, ale naprawdę czuję się bardzo dobrze, chyba zresztą słychać też po... Zresztą słychać też chyba po tym, jak mówię, że nie jestem jakiś tam zmęczony, że ciężko mi się oddycha. Druga sprawa, okej, to co mówię to może być jedno, ale jak można komuś tak wierzyć na słowo? To druga sprawa, że Garmin pokazuje mi, że pozostało mi jeszcze jakiegoś tam zapasu na 40 km, czyli że nie ujechałem się do końca, co oczywiście też nie oznacza, że jestem jakoś tam super wypoczęty i niezmęczony. Trzecia sprawa to tętno. Tętno na początku przy w okolicy 200 W pokazywało mi 130. Pokazywało to troszeczkę więcej, bo byłem jeszcze nierozgrzany. Po pół godziny zaczęło to się troszeczkę już tam powiedzmy normować i przy 200 W było to około tam powiedzmy 120. Teraz już wracając pokazywało mi momentami przy 200 W gdzieś tam 127, może czasami nawet trochę więcej. Czuć, widać było, że już te tętno szybciej wchodzi na obroty. Czy to jest wina zmęczenia? Może nie do końca, no bo jednak temperatura zaczęła robić się dosyć spora i Garmin już zaczął pokazywać nawet 30 stopni, więc zawsze jest tak, że w momencie, kiedy temperatura jest wyższa, nasze tętno też powinno być wyższe. Czy coś jeszcze? Tak, propos jedzenia i picia. Dzisiaj jechałem naprawdę tak rekreacyjnie, że nie chciało mi się za dużo jeść ani pić i wziąłem naprawdę bardzo mało, bo tylko te dwa bidony, co tutaj widać, które są już puste, puste są od jakieś pół godziny i one wystarczyły mi na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy taki ciepły dzień, nie za mocnej jazdy, jedzenia, trzy banany i dwa żele, nawet pokażę jakie, bo nie wyrzucałem. Pierwszy, który spożyłem po około 2 godzinach to zwykły SIS, a drugi po około 4 godzinach to czarny SIS. Czarny SIS jest podwójną dawką węglowodanów i akurat przy tej czwartej godzinie czułem, że troszeczkę, no nie to, że może opadam z sił, ale że już ta noga nie jest taka świeża jak od początku i wziąłem tego żela i od razu czuć było poprawę. Generalnie jak ktoś stosuje żele, to ten czarny żele, jak to mówię, to są na tak zwane po zielonemu przedbombia. Jeżeli ktoś czuje, że już ta noga nie kręci jak powinna, no to wtedy warto wziąć takiego żela i zaczynać
gdzie znowu wchodzić na obroty, co jest naprawdę spoko opcją. No i piąte, chyba takie ostatnie potwierdzenie, że nie jestem dzisiaj za bardzo zmęczony, no to tętno spoczynkowe. Moje tętno podczas snu to jest w granicach tam 50, od 52 do 58. Myślę, że dzisiaj może być delikatnie nieco ponad 60, no ale to w końcu no dystans zrobił swoje. Sąsiad mi delikatnie przeszkodził w nagrywaniu. Ale tak, wracając do tematu, ostatnim takim może szóstym potwierdzeniem to są TSS-y. TSS-ów wyszło niecałe 200. TSS to jest w skrócie, to jest Training Stress Score, czyli mniej więcej obciążenie, jakie jest podczas danego treningu. Dla przykładu ostatnio w czwartek robiłem taki mocniejszy trening, około 2 godziny i wyszło mi z 2 godzin 140 TSS-ów, a dzisiaj wyszło niecałe 200 na ponad 6, czyli dystans 3, czas 3 razy dłuższy, a TSS-ów więcej, no dosłownie. Dobra, no i w dodatku jeszcze mi się rozładowała kamera, więc końcówkę nagrywam telefonem. Czyli porównując, na 3 razy dłuższym czasie wyszło mi tylko 50 TSS-ów więcej, czyli według mnie nie dużo. Więc tyle na dziś. Piszcie w komentarzach, jak wy sobie radzicie na dłuższych dystansach, co wam się sprawdza, jak jeździcie, po co jeździcie, czy trenujecie, czy tylko uprawiacie kolarstwo romantyczne. Kończę na dziś, lecę resztę dnia spędzić z rodzinką, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Dobra, buziaczek, pa!